Siemano, przy niedzieli. Ojejku, mokro. Jestem na spacerze z ziomeczkiem, ale nie chcę być pokazywany. To ten Łukasz, już kiedyś mówiłem, że nie chce być pokazywany. Wyszliśmy do lasu, niedaleko bazy. Tu u mnie nie jest niedziela, ale u was jest niedziela. Czekaj, zobacz co jest. Człowieku. Gogle tu pokazuje wodę, a tu jest taki po prostu bagna. No ale nie o tym. Parę komentarzy, żeby było, bo ostatnio nie było. Bo nie było dużo i bez sensu było cokolwiek nagrywać. Pozdrawiam w ogóle Kajetana, dzięki kolego tutaj ekipie całej za podwózka z lotniska. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie musiałem się po prostu motać, wiecie o co chodzi. Na pociągi, na autobusa czekać czy coś, bo bus się zepsuł, jak wiecie. Albo nie wiecie, to bus się rozpierniczył, nie było jeszcze auta, już jest, ale wtedy nie było czym wyjechać, chociaż tam pan Roman ogarnął auto, ale już byłem na bazie, że tak powiem. Dobra, to jedziemy z komentarzami, jakimiś trochę chociaż. Kurde, ale miejscówka. Chłopie, 7 km żeśmy przeszli, także trochę jest. Troszkę się cofnę z komentarzami, bo pojawiły się nowe gdzieś tam, który taki w miarę to poodpowiadał. Jakieś latają muszki, nie muszki. Dużo tego. I pierwszy. I Misza, 428. Widzę, że się odnalazłeś w Norwegii. Tak trzymać tureckie przyczepy, pewnie Kasbocher. Pytanie często techniczne. Jak jeździcie na chińskich oponach lub brzmikowanych? Czy jeździcie? Rozumiem, że na zimę zakłada z kolcami. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Kolego, tak. Jeśli chodzi o nazwę tych przyczep, to dokładnie tak jak powiedziałeś. Kasbocher? Nie Kasbocher. A może Kasbocher? Kurde, patrzcie, zwróciłem uwagi. Musisz zobaczyć na którymś filmiku. Będzie widać, co to za przyczepy. Ja pierdziel, ale dałem. A czekaj, może mam gdzieś zdjęcie? Nie mam. Nie mam. Ale być może, że ten Kasbocher. Kurde, patrz, jak się przygotowałem do odpowiedzi. A co do opon? Nie są bieżnikowane. Normalne opony też. Nie wiem jakie. Nie zwróciłem uwagi. Normalne, z bieżnikiem. I kolce? Nie zakłada firma kolców. Bo chyba tutaj nie trzeba nawet kolców. Tylko ewentualnie na północ gdzieś tam jak się jeździ, to wiem, że gdzieś tam są jakieś wymogi z kolcami, ale nie chcę się mądrzyć, bo nie byłem na północy. Ciężko mi stwierdzić. Ale tutaj nie mamy kolców. Chłopie. Jak ja mam gadać dla was, jak taki jest rejon. Łukasz R9923, muszę się odnieść do tego komentarza, bo tu jest: lubiłem cię, dawałem łapki w górę, ale puszczanie materiałów tylko dla donatowców to był czas poniżej pasa. Kolego, to są materiały dla donatowców, bo to są powtórki live'ów. A tam na niektórych live'ach lubiło być grubo, jak jechałem w nocy. Rozumiesz? Więc po co ma to widzieć ktokolwiek? No patrzysz, to zobaczysz, co się działo. Także taka historia. O, Cornel. O, kontenery to ja bym powoził. To dawaj, chodź i woź. Nic strasznego, fajna robota. Co ci będę opowiadał? Spróbuj. Majne najme. Siemaneczko, jak zwykle ciekawy vlog. Kolego, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać zimą w Interiscount. Przy okazji mam pytanko, jaką poleciłbyś kartę SIM do internetu w Niemczech, chodzi o smartfona i czy teraz w Norwegii używasz tej samej? Pozdrawiam szerokości. Scena poprawiła mi humor. No, Ernie jest taki poprawiający humor. Kolego, nie wiem jak to będzie w zimie, też się nie mogę doczekać tego, jak to będzie w zimie. A co do karty, to u Niemca Funk i jest tutaj filmik o tym Funku. A tutaj nie używam żadnej karty, mam swoją, tylko orężosko. Wystarczy, bo mamy Wi-Fi na bazie. Nie, Łukasz? Mamy Wi-Fi, nie? To nie potrzeba mi karty, ale tutaj ten Funk nie działa. To znaczy działałby, ale tylko masz giganeta na dzień, nie? Także taka sytuacja. Tam idziemy na górę. Dobra. Ale jak jesteś tylko w Niemczech, to jak nie potrzebujesz jakoś super szybkiego tego internetu, chociaż mówię, live'y obsługiwało i hulało to i było dobrze. Także jak jesteś zainteresowany, to tego Funka kupuj. Wszystko masz tam w filmiku o tym Funku, co i jak zrobić. Tutaj dzięki za ten komentarz o 25 stopach. Normalna 20 plus 1 z przodu. Chodzi o te pierwsze cyferki kontenerów. To kolega wytłumaczył, chociaż też nie bardzo. To chyba o długość chodzi, nie kontenera. Także dzięki za wytłumaczenie. Nigeryjczyka nauczyli. No nauczyli, to wszyscy znają, nie? To uniwersalne jest słowo i wszyscy to znają. Kurde, ile lata tu tych dziwnych owadów. Pierwszy, pozdro. Zbigniew Marzeciak, OG7JR. Witam, pokazujesz na filmach różne sposoby przy manewrach. Zestawem, czyli
oś wleczona w górę, odpięty żółty przewód, czego nie ma na szkoleniach WSK. Nie wyjaśni nawet jakby chciał. Moja sugestia, abyś pokazał na krótkim filmie wszystko o pneumatyce, hamulca, poziom przyczepy. Kiedyś jak zacząłem w transporcie, miałem przypadek, że po rozładunku przyczepa tandem dojechała do rampy, zwolniłem ręce w samochodzie, żeby odjechać i zrobić poziom. W tym czasie przyczepa wystrzeliła na poduszkach do góry, aż zerwała gumowy przewód hamulca. Kolego, ja nie jestem jakiś techniczny, także wątpię, że mógł taki filmik zrobić i się wypowiadać na ten temat. No ale generalnie o to chodzi, żeby przy rozpinaniu żółtego przewodu, żeby odblokować te hamulce, żeby ci nie trzymały przy rozładunku, tylko żeby ta przyczepa pracowała i żeby to się wszystko na bieżąco tam, wiesz, ruszało, poziomowało, żebyś nie miał właśnie takiego strzału. Niektórzy mówią, że nie trzeba odpinać żółtego przewodu, wystarczy sobie powiesić czteropak piwka na ręcznym na dół, żeby odblokować i tak zostawić, nie? W naczepach to aż tak bardzo nie... Też się dzieje w naczepach, ale nie aż tak z takim impetem jak w przyczepach. W takim... przy takim czymś jak rozładunek czegoś ciężkiego, czy nawet jak kontener zabierasz, czy odstawiasz, nie? To się rozkłada, rozpina ten żółty przewód, żeby nie było takiego strzału. Czekajcie, bo chyba zabłądziliśmy. Nie, jednak nie zabłądziliśmy. Po prostu trzeba było tutaj skonfrontować pomysł na spacer dalszy. Ale dobrze jest, fajnie się idzie. Spoko klimacik. No, także tak jak mówię, no raczej takiego filmiku nie zrobię, kolego. Ale masz tam dużo takich... musisz obejrzeć po prostu wszystkie moje filmiki i tam coś wyciągniesz. Dla siebie. Tu jeszcze jest pytanie Pablo Escobar. Pozdrawiam, Pablo. Tego. Powiedz, kolego, jak pisałeś maile do firm o pracę, ile czekałeś na odpowiedź, bo jakiś czas temu pisałem i ciągle cisza. Nie wiem, czy to normalne, czy źle sformułowałem treść i czekam na marne. Nie wiem, czy odpowiadałem na ten komentarz, ale mi się rzucił w oczy, to odpowiem, bo fajnie się idzie. Nie wiem, kolego, czy napisałeś dobrze, czy źle. Ja to napisałem taki list motywacyjny raczej. Wiesz, co robię, co robiłem, gdzie jeździłem, z czym. I po prostu wysłałem, a czekałem z tydzień, może troszkę ponad tydzień czekałem na takiego maila zwrotnego i później się zapytali o numer telefonu i kontakt i widzisz, gdzie jestem. Chodzę po lasach i mówię do siebie. W sumie to do was. Tylko kurczę, nie pamiętam, muszę to jakoś ogarnąć, bo nie pamiętam, na które pytania odpowiadałem, na które nie. Muszę, po prostu nie będę sobie, po prostu muszę jakoś rozkminić, jak to zrobić. Nie lajkować tych pytań i wtedy będę wiedział, na co odpowiadałem, nie? No i temat jest taki, że chyba tyle. Nie ma za dużo tych pytań. Nic nie chcecie wiedzieć. Nie interesujecie się w ogóle. Ja no świruję. Dobra. To w takim razie dzięki. Miłej niedzieli, a jeszcze tu spróbuję trochę podronić. Może by się coś udało tutaj nagrać jeszcze z powietrza. Pozdro. Elo.